Inni mówią już o lekach, które są tworzone przez AI. Bo brakuje nam jakichś minerałów, witamin. Żywymi organizmami, nazwijmy to, z czymś biologicznym. Więc albo to są komórki, albo właśnie grzyby. Możemy mieć jeden, dwa, trzy cele w takiej firmie biotechnologicznej i one się muszą udać, bo inaczej firma się zawinie. Musi inwestować w R&D i różnego rodzaju poszukiwania rzeczy, jak robić to sprawniej, szybciej, lepiej oraz na poszukiwania samych konkretnych leków. Jest. Wydaje się, że żeby dojść do tego typu zmian i rewolucji, no, potrzebna jest ogromna zmiana i w kwestii myślenia i nastawienia człowieka. No, mówi się o tym, że te innowacje, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, czasami są zbyt wychodzące daleko na przyszłość, że ludzie po prostu no, mogą się bać pewnych rzeczy i podchodzić z rezerwą. Zresztą no, taka jest specyfika ludzka, tak, że boimy się każdej zmiany. Więc żeby przejść przez zmianę, no, to potrzeba czasu i pewnego takiego zmiany systemu myślenia, tak, żeby móc te technologie, o których teraz rozmawiamy, wdrożyć. I nimi żyć. Więc tak bym chciał tutaj... A to jest ciekawy wątek, to pozwól, że skomentuję, bo wydaje mi się, że to jest też, co robimy coraz lepiej jako gatunek. Wprowadzając pewną innowację, szczególnie, która ma naprawdę transformacyjną naturę. Kiedyś to raczej rzucaliśmy właśnie jakąś nową technologię i patrzyliśmy, jak ona się tam rozwinie na rynku. Teraz na innowacje patrzy się o wiele bardziej całościowo, wydaje mi się, i częścią innowacji jest też właśnie wprowadzanie na rynek, adopcja przez użytkowników czy firmy, a więc sama innowacja jest już opakowana w mechanizmy, które ułatwiają jej wdrażanie i dzięki temu wydaje mi się, że będziemy widzieć mniej i mniej technologii, do których będzie taki opór, ponieważ one będą podane w ładny i łatwy sposób. Tak? Tutaj sobie zainstaluj nowy system operacyjny na telefonie. Nikogo to nie dziwi, że co chwila mamy nowe telefony, nowe innowacje, nowe sensory i wszyscy się przyzwyczaili do tego, że już wszystko nas tam podsłuchuje, żeby nam było łatwiej, bo jest nam wtedy łatwiej. Tak? Możemy mówić do telefonu, i nie musimy wykonywać dodatkowych czynności. I myślę, że tak samo będzie z tymi nowymi innowacjami. Nie wiem, samojeżdżące samochody, czy one się przyjmą, czy nie. No, jeżeli będą łatwe, to oczywiście, że się przyjmą. Tak. Nikomu się nie będzie chciało prowadzić, jeżeli będą działać. I z biotechnologią w szczególności myślę, że też będzie łatwo, bo będzie można połknąć tą pastylkę, wziąć ten zastrzyk i coś tam się wydarzy. I na koniec dnia nikt się nie będzie zastanawiał, w szczegółach, jak to działa. Jeżeli rynek dostarczy taki produkt, to konsumenci go skonsumują. Tak, no przykładem są wszelkiej maści suplementy, które na potęgę sprzedają się, bo też potencjalnie rozwiązują jakiś tam problem, który mamy, albo który potencjalnie chcemy rozwiązać, albo brakuje nam jakichś minerałów, witamin. Więc, a tak chciałem się zapytać, no bo generalnie z tego co rozumiem, to masz kontakt z branżą biotech, rozumiem przez to też różnego rodzaju firmy farmaceutyczne. Powiedz mi, te prace związane właśnie z biotechnologią mocno przyspieszyły w ostatnim czasie, czy to jest jakby na podobnym poziomie, jaki obserwowałeś, nie wiem, kilka lat wcześniej? Czy zauważasz tutaj jakąś zmianę? Zmiana jest na wielu poziomach. Jako że sama biotechnologia, znowu tutaj technologie cyfrowe nie pomogą we wszystkim, bo pracujemy z żywymi organizmami, nazwijmy to, z czymś biologicznym, więc albo to są komórki, albo właśnie grzyby, drożdże na przykład, albo bakterie, albo algi. Plus jeszcze jest styczność z fizycznym światem, czyli coś, co
pozwala nam, maszyny, które pozwalają nam zarządzać tym, co tam sobie hodujemy. I przez to każdy z tych poziomów oraz jeszcze właśnie percepcja ludzka, jak ludzie pracują, tam jest bardzo dużo naukowców, naukowcy niekoniecznie muszą być fanami najnowszych technologii. Biotechnologia jest prawdopodobnie jednym z najbardziej takich rozwarstwionych części przemysłu, gdzie jedni jeszcze pracują na kartkach papieru i po skończonym batchu produkcyjnym produkują na przykład 11 stóp wydruku, który idzie do archiwum, żeby można było jakiś tam lek wypuścić na rynek, a inni mówią już o lekach, które są tworzone przez AI. Mówimy o digital twinach, które próbują oszacować, jak składać proteiny w taki sposób, żeby właśnie leczyły raka. Tak więc mamy od lewej do prawej, jeśli chodzi o spektrum zaawansowania i wszystko pomiędzy. Tak więc biotechnologia pod tym względem jest fantastyczna, bo z jednej strony można z mojego punktu widzenia wyżyć się na naprawdę nowoczesnych technologiach i wchodzić w bardzo ciekawe projekty R&D, gdzie mieszamy AI z modelami hybrydowymi, tworzymy digital twina, który wykorzystuje chemiczne i biologiczne wzory fundamentalne, które mówią o tym, jak się komórka rozwija albo jak proteiny się tam składają, a z drugiej strony możemy zrobić też projekty, które po prostu cyfryzują część papierową przedsiębiorstwa i wszystko jest, że tak powiem, na wszystko jest miejsce. Okay. I można wykorzystywać różnego rodzaju i umiejętności, i technologie, żeby pomóc biotechnologii iść do przodu. Fantastycznie. To naprawdę ciekawe, co mówisz. A jak już jesteśmy przy tym temacie, no to jakbyś mógł powiedzieć kilka słów na temat swojego projektu A4B. No bo jak już wspomniałeś, no chcecie być, czy jesteście katalizatorem technologii, więc jakbyś kilka słów jeszcze oprócz kwestii związanych z biotechem, no tak jak rozmawialiśmy na początku, jest jeszcze kilka innych rzeczy, którymi się zajmujesz i jak tutaj postrzegasz przyszłość? Z perspektywy prowadzenia biznesu, wydaje mi się, że są łatwiejsze sposoby na zarabianie pieniędzy niż tworzenie firmy, która ma rozwiązywać albo pomagać rozwiązywać klientom duże, ciężkie i skomplikowane problemy. Wydaje mi się, że przez ostatnie x lat zakładanie software house'u było takim złotym standardem, bo było strasznie zapotrzebowanie na rynku, żeby dostarczać deweloperów, nieważne co, ważne, żeby programowali. Okay. My poszliśmy w stronę tego, że chcemy rozwiązywać problemy. Chcemy rozwiązywać problemy, które są z natury albo biznesowe, albo procesowe, ale ogólnie one idą w kierunku rozwiązywania problemów, które mają znaczenie. Tak jak wspomniałem na początku, coś, co powoduje, że jako cywilizacja idziemy do przodu. I to jest oczywiście taki bardzo ogólny cel i nie zawsze oczywiście każdy projekt powoduje na ratowaniu świata, to nie o to zgadza chodzi. Się. Czasami są projekty, które są bardzo, bardzo proste, ale nadal w tym obszarze. Niemniej wyzwaniem prowadzenia takiego biznesu jest to, że mamy bardzo zdywersyfikowany zespół od inżynierów, którzy projektują i elektronikę i maszyny, ale też od biotechnologów, którzy znają się na procesach biotechnologicznych, przez programistów i architektów, którzy potrafią przynieść właśnie tą cyfrową część do całej reszty, aż po konsultantów i menadżerów, którzy są w stanie wprowadzać tą zmianę właśnie w organizacjach i sprawdzać, co ma sens, a co nie. I to jest wyzwanie, no bo mamy bardzo dużo zróżnicowanych talentów na pokładzie, ale to, co mogę powiedzieć, to my postawiliśmy na ten obszar biotechnologia, manufacturing, bo mi się wydaje, że ta część cyfrowej rewolucji, ona z pewnością się nie kończy, ale trochę przygasła jej dynamika. Już teraz to jest takie trochę commodity, wdrażanie różnego rodzaju digitalowych rozwiązań. Wszyscy to robią. No tak. To, gdzie jest trudniej, to jest właśnie połączenie tych kilku obszarów. Manufacturing, digitalization, tutaj biotechnologia, czyli właśnie wszystkie rzeczy procesowe,
połączyć te wszystkie kropki i jeszcze na tym zarobić jako firma serwisowa, to jest ciekawa sprawa. My pracujemy od ponad 5 lat, 120 osób na pokładzie, głównie za granicą, jako że nasz biotechnologiczny rynek w Polsce może nie raczkuje, bo się prężnie rozwija, ale nadal jest dosyć mały i są trochę inne priorytety na polskim rynku niż na zagranicznym, a więc my się uczymy dużo od naszych partnerów za granicą i mamy nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej okazji, żeby przynieść tą wiedzę też do Polski i się podzielić z innymi firmami w biotechu w Polsce. To bardzo ważne, to co powiedziałeś przed chwilą, bo w wielu rozmowach, które prowadzę, no są osoby, które tak jak ty działają powiedzmy na skalę światową czy europejską, posiadają bardzo dużo klientów poza Polską lub pracują dla po prostu korporacji i firm, które mają zagraniczny kapitał. Ja tak się zastanawiam, z czego to może wynikać, to, że my jako Polska no jednak odstajemy, jakby, no może też i z wiadomych powodów, tak, powiem tutaj o jakichś implikacjach historycznych, etc. No i kwestie kapitałowe, tak, bo to też tutaj może mieć znaczenie, że rzeczywiście te wydatki na R&D w Polsce są no, na mniejszych poziomach niż w Europie, czy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na wydatki, jeżeli chodzi o zbrojenia, no jesteśmy w pierwszej dziesiątce krajów na świecie. Więc z jednej strony postrzegamy siebie jako kraj, który no jednak ma ograniczenia budżetowe, czy generalnie no mamy mniejszy kapitał do dyspozycji, mówimy tu już w sektorze prywatnym, a z drugiej strony no jednak jeżeli chcemy, no to możemy mieć budżet powiedzmy na obronność na poziomie takiego Izraela na przykład, tak? Gdzie rzeczywiście, jeżeli porównamy to co jakby Izrael potrafi zrobić, a co my możemy zrobić w zakresie obronności, no to jednak jest pewna różnica. Więc tutaj po prostu taka dygresja, że z jednej strony no ograniczają nas środki kapitałowe, może też poziom innowacyjności, może to też jest jakiś problem. No jakbyś tutaj podszedł do tematu, bo mówisz, że pracujesz chodzi mi o to, że pracujesz z klientami, którzy są poza Polską. No dla mnie to, rozumiem to w ten sposób, że tam po prostu jest więcej możliwości, więcej projektów, więcej się dzieje, a u nas jakoś to po prostu tak. Powoli. Oczywiście to, co ja mogę powiedzieć o całym rynku, to jest moje zdanie, to co wiem trochę bardziej od podszewki, znam, to jest ten obszar biotechu. Natomiast wydaje mi się, że ja to postrzegam w ten sposób, że na firmy, które są bardziej już takie mature, dorosłe, mają o wiele większe budżety, ponieważ mają te konie pociągowe w postaci różnego rodzaju na przykład leków, które no, ciągną całą firmę, tak jak AbbVie ma Humirę, która tam przez 20 lat po prostu nabiła portfel AbbVie i AbbVie jest w stanie inwestować, a w zasadzie musi inwestować w R&D i różnego rodzaju poszukiwania rzeczy, jak robić to sprawniej, szybciej, lepiej oraz na poszukiwania samych konkretnych leków, bo wie, że ten model działa. To jest de facto trochę model VC. Inwestujemy w 50 startupów, jeden jak wyjdzie, to jesteśmy na plus. I w lekach jest podobnie, w biotechu jest podobnie. Jeżeli jeden lek wyjdzie, który naprawdę leczy jakiegoś raka, to mamy finansowanie na kolejne lata działania i kolejne rzeczy. I ze względu na to te firmy bardzo dużo inwestują w poszukiwania i R&D, a my wyszliśmy z naszą propozycją na rynek właśnie w mocne R&D na samym początku, czyli próbowaliśmy nowe technologie, wkładaliśmy je w proces, patrzyliśmy, czy to zadziała, czy nie, i te firmy sobie mogą na to pozwolić, bo po pierwsze jest to takie właśnie taka dojrzałość, że R&D może się nie udać, ale coś z tego i tak weźmiemy. R&D jest konieczne, żeby pójść dalej, ale też mamy budżet, nie ukrywajmy. Teraz jeżeli przełożymy to na polski rynek, szczególnie biotechowy, to biotech polski jest na dorobku. Okay. I to, gdzie się skupiamy, to
to jest to, żeby wypuścić pierwsze leki, które będą miały powiedzmy sygnaturę polską, żeby zostały albo stworzone w Polsce, to już jest szczyt marzeń, albo przynajmniej to są generyki, czyli leki, które były stworzone gdzieś tam, wygasł ich patent i teraz będziemy mogli tworzyć podobne albo biopodobne, albo generyki w Polsce i je sprzedawać na całym świecie. I to jest główny cel tych firm, żeby teraz wydajemy masę pieniędzy z prywatnych inwestycji albo z inwestycji VC, żeby stworzyć te pierwsze leki. Jak one zaczną zarabiać, to myślę, że działy R&D też o wiele bardziej urosną i będzie o wiele więcej ciekawych projektów. Podsumowując, wydaje mi się, że różnica pomiędzy polskim rynkiem a dorosłymi rynkami zachodniej Europy albo Stanów jest taka, że my musimy być super pragmatyczni i możemy mieć jeden, dwa, trzy cele w takiej firmie biotechnologicznej i one się muszą udać, bo inaczej firma się zawinie. Okay. Versus duże firmy, szczególnie w Stanach, które mają bardzo duże budżety i poszukują, że ta innowacja jest skupowana na zewnątrz, sponsorowana, bo oni inaczej też nie przetrwają, ale to jest zupełnie inna skala wydatków. Tak? Przypomnę też, że Stany Zjednoczone są bardziej homogenicznym rynkiem niż Europa na przykład. Jest łatwiej wypuścić lek na Stany. Jeszcze w Stanach też ludzie lubią brać leki, a więc tam jest świetny rynek zbytu. Tak więc te firmy naprawdę rosną, jak złapią jakieś fajne lekarstwo, to rosną jak na drożdżach. Myślę, że Polska ma dużą szansę, bo nam nie brakuje myśli technologicznej, nawet myśli biotechnologicznej się okazuje, nam nie brakuje. Są fantastyczne firmy w Polsce, takie jak Review Therapeutics, Polpharma Biologics i parę innych, które przodują w różnego rodzaju R&D, tylko to jest mała skala, ale jak im się uda, a wierzę, że tak będzie, no to będziemy jedynym takim hubem w tej części Europy, który takie rzeczy potrafi robić. I to jest super ekscytujące. Ja bym sobie życzył, żebym mógł być jako A4B częścią tej transformacji, gdzie zamiast budowania kolejnej Doliny Krzemowej, która chyba już jest passé, zbudujemy wzgórze biotechnologiczne. Dlaczego to ma być dolina? Będzie wzgórze biotechnologiczne. Wyżyna może, tak jak wyżyna polska. Wyżyna biotechnologiczna. Środkowoeuropejska, dodajmy. Jak najbardziej. No, trzymamy kciuki, żeby tak było. Zresztą wspominaliśmy tutaj na naszym kanale nieraz, że ten potencjał, który mamy, to jest właśnie to są przede wszystkim ludzie w Polsce, w kraju, ale również Polacy poza granicami, którzy różne ciekawe rzeczy robią, wdrażają. Więc ten potencjał mamy i tak naprawdę potrzebujemy trochę czasu, tak, takie ja mam odczucie. Potrzebujemy trochę czasu, żeby móc się rozkręcić, dogonić, bo doganiamy coraz szybciej. Ten standard życia wyrównuje się albo już przeskoczył niektóre kraje europejskie. Ja miałem okazję pomieszkiwać w kilku, więc też mogę coś na ten temat powiedzieć, jak to wygląda. Więc tego bym się trzymał i tego bym tobie też życzył, żeby twoja organizacja no, po prostu uczestniczyła w tej rewolucji, bo jeżeli to się uda, to będzie z sukcesem dla nas wszystkich. Pełna zgoda, też sobie tego życzę i wszystkim innym firmom zresztą z Polski, bo wydaje mi się, że sukces Polski był zbudowany w dużej mierze na biznesie usługowym. Jako, że właśnie mamy dużo utalentowanych osób, dużo też inżynierów, nie ukrywajmy. Nie wiem, jak byłby feminityw od inżynierek. Inżynierów i inżynierek w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że mamy też szansę zbudować część produkcyjną, gdzie myśl produkcyjna będzie też nasza, ale do tego, tak jak mówisz, potrzeba czasu, dużo czasu. Dokładnie. Więc tym pozytywnym akcentem chciałem ci, Łukaszu, bardzo podziękować za wizytę w naszym studio. Dyskusja naprawdę ciekawa. Ja generalnie bardzo uwielbiam
tematy technologiczne, więc pewnie moglibyśmy tutaj jeszcze z kilka godzin sobie podywagować. Myślę, że na pewno będzie okazja w przyszłości jeszcze porozmawiać. No i chciałem Ci życzyć wszystkiego dobrego na przyszłość w tym niezmiennie zmieniającym się świecie i w tych wyzwaniach, które przed nami w nadchodzących latach, bo takie mam podskórne przeczucie, że będziemy żyli w bardzo zmieniających się realiach i będziemy musieli się bardzo szybko do nich dostosować. Więc wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie za zaproszenie. Polecam się na przyszłość. Myślę, że wyzwania są też świetnym katalizatorem do zmian i wprowadzania dobrych zmian i w społeczeństwie, i w polityce, i w biznesie. Tak więc jestem pozytywnie nastawiony na to, co nas czeka. Ja również. Wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie.